Witajcie, moi drodzy! Ja nazywam się Agnieszka Kolbuch-Wągiel i jestem adwokatem, partnerem w kancelarii Ipso Legal. A to jest Prawna Posesja, czyli podcast o najciekawszych zagadnieniach oraz najbardziej frapujących problemach dotyczących prawa nieruchomości. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony umowie przedwstępnej. Opowiem Wam o tym, co to jest umowa przedwstępna i w jakich sytuacjach może być zawierana, co powinna zawierać umowa przedwstępna oraz czy wskazanie w umowie przedwstępnej terminu zawarcia umowy przyrzeczonej jest konieczne. Opowiem Wam również o tym, czy dla ważności umowy przedwstępnej jest wymagana forma szczególna oraz dlaczego lepiej jednak zawierać umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego. Na koniec opowiem Wam o tym, w jakich sytuacjach pomiędzy deweloperem a nabywcą jest zawierana umowa przedwstępna oraz w jaki sposób w umowie przedwstępnej uregulować kwestie związane z koniecznością uzyskania finansowania na zakup nieruchomości ze środków uzyskanych w ramach kredytu hipotecznego. Umowa przedwstępna jest uregulowana w artykule 389 kodeksu cywilnego. Jest ona instrumentem prawnym, którym strony mogą się posłużyć w fazie przygotowania kontraktu. Umowa przedwstępna jest umową zobowiązującą stronę lub strony do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy, zwanej zwykle umową przyrzeczoną, umową definitywną lub umową ostateczną. Umowa przedwstępna należy do umów o charakterze organizatorskim. I poprzedza zawarcie właściwej umowy, czyli umowy przyrzeczonej, która to dopiero realizuje cel gospodarczy dokonywanej czynności prawnej. Przepis artykułu 389 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej oraz termin, w ciągu którego ma być ona zawarta, Wyznacza jedynie konieczne postanowienia tej czynności prawnej i nie ma żadnych wątpliwości na gruncie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących stosunków obligacyjnych, aby w umowie przedwstępnej wprowadzić inne dodatkowe zastrzeżenia umowne. I do takich najczęstszych zastrzeżeń umownych, w przypadku umowy przedwstępnej, zaliczamy zadatek, który Również jest instytucją prawną regulowaną ustawowo w artykule 394 kodeksu cywilnego, i w jaki sposób jest uregulowany zadatek. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego dane przy zawarciu umowy zadatek ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumę dwukrotnie wyższej. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, który go dała, natomiast jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. W przypadku rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony. Czyli zadatek ma taką funkcję gwarancyjną i mobilizującą strony do tego, aby zawarły umowę przyrzeczoną. W przypadku umowy sprzedaży, jej istotnymi elementami umowy przedwstępnej są przedmiot sprzedaży oraz cena. Jeżeli w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości nie wskażemy ceny, za którą ta nieruchomość jest nabywana, to w takim wypadku umowa przedwstępna jest nieważna. Przy umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości najważniejszym elementem przedmiotowo istotnym jest dokładne, niebudzące wątpliwości stron określenie przedmiotu umowy. Tylko bowiem takie jednoznaczne określenie przedmiotu umowy, oprócz dochowania formy aktu notarialnego, pozwala na dochodzenie przez uprawnionego jej zawarcia. Przedmiot umowy powinien zostać zindywidualizowany przez podanie położenia nieruchomości, jej powierzchni, numeru działki, numeru księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona dla danej nieruchomości, które pozwalają na jej indywidualizację. O nieistnieniu czy ważności umowy przedwstępnej nie może stanowić brak wskazania terminu zawarcia umowy przyrzeczonej. Treść artykułu 389 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego wyraźnie wskazuje, że nie jest konieczne określenie w umowie przedwstępnej takiego terminu. Niezastrzeżenie terminu na zawarcie umowy przyrzeczonej ma jedynie ten skutek, że każda ze stron ma prawo żądać zawarcia umowy przyrzeczonej w terminie niedłuższym niż rok od dnia zawarcia umowy przedwstępnej. To zaś oznacza, że niewyznaczenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej pozbawia jej strony prawa żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Możemy sobie wyobrazić też taką sytuację, w której strony w umowie przedwstępnej wskazują dokładny termin, do którego Zawrą umowę przyrzeczoną, i to jest najczęstsze rozwiązanie wskazywane w umowach przedwstępnych. Dla przykładu możemy wskazać, że strony w dniu 1 lutego 2021 roku zawarły umowę przedwstępną, w której wskazały, że zawrą umowę przyrzeczoną sprzedaży nieruchomości najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 roku. Dla ważności umowy przedwstępnej nie jest wymagana forma szczególna, nawet jeżeli forma taka jest zastrzeżona dla ważności umowy przyrzeczonej. Czyli umowa przedwstępna może być zawarta w dowolnej formie. Co istotne, zasada ta znajduje zastosowanie również wobec umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy przyrzeczonej. Która dla swej ważności wymaga zachowania formy szczególnej, czyli na przykład w przypadku umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Umowa sprzedaży nieruchomości, czyli umowa przyrzeczona, musi być zawarta w formie aktu notarialnego, natomiast umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości może zostać zawarta również w zwykłej formie pisemnej, i to w żaden sposób nie wpływa na ważność takiej umowy przedwstępnej. Natomiast Forma umowy przedwstępnej ma znaczenie z punktu widzenia wywołania skutku silniejszego umowy przedwstępnej lub skutku słabszego umowy przedwstępnej. Umową przedwstępną o skutku słabszym jest umowa, która nie czyni zadość wymaganiom co do formy czynności prawnej, czyli np. umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawarta w zwykłej formie pisemnej. W razie uchylania się od wykonania takiej umowy przez stronę zobowiązaną, czyli sprzedającego, w stronie uprawnionej, czyli kupującemu, przysługuje jedynie roszczenie odszkodowawcze, które jest ograniczone do ujemnego interesu umownego, czyli w takim wypadku kupujący może żądać naprawienia szkody, którą poniósł, przez to, że liczył na zawarcie umowy przyrzeczonej. Natomiast umowa przedwstępna o skutku silniejszym jest to taka umowa, która spełnia wymogi co do ważności umowy przyrzeczonej, w szczególności wymogi dotyczące jej formy. Umowa taka powoduje powstanie nie tylko roszczenia odszkodowawczego, ale również roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej. I wybór takiego roszczenia, czy też to roszczenia odszkodowawczego, czy to roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej. Zależy od uprawnionego, czyli kupującego, wskazanego w umowie przedwstępnej. Czyli możemy sobie też wyobrazić taką sytuację, że jeżeli umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości jest zawarta w formie aktu notarialnego, to w takim wypadku, w przypadku gdyby sprzedający uchylał się jednak od zawarcia umowy przyrzeczonej, kupującemu przysługuje albo roszczenie odszkodowawcze. Albo roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej. W przypadku umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości bardzo ważne jest również to, że jeżeli jest ona zawarta w formie aktu notarialnego, to roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości wynikające z takiej notarialnej umowy przedwstępnej może być ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Ujawnienie tego roszczenia powoduje uzyskanie przez kupującego ochrony wynikającej z rękojmi wiary publicznej Ksiąg Wieczystych oraz uzyskanie skuteczności tego roszczenia względem praw nabytych przez czynność prawną, która została dokonana po jego ujawnieniu w Księdze Wieczystej. Czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy strony zawierają umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego. I roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej jest ujawnione w dziale trzecim Księgi Wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości, i w związku z tym, jeżeli sprzedający zaoferowałby daną nieruchomość do sprzedaży na rzecz Innego kupującego, to taki kupujący, badając treść księgi wieczystej, od razu zauważy, że już wcześniej w stosunku do tej nieruchomości była zawarta umowa przedwstępna oraz że prawo wynikające z tej umowy przedwstępnej, czyli uprawnienie do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej, będzie miało pierwszeństwo przed tym, gdyby on również zawarł ze sprzedającym taką umowę przedwstępną. I tutaj też taka drobna uwaga: umowa przedwstępna nie podlega przepisom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. I przechodząc już do nabycia nieruchomości na rynku pierwotnym, opowiem Wam, w jakich sytuacjach jest zawierana umowa przedwstępna pomiędzy nabywcą a deweloperem. Pierwsza taka podstawowa sytuacja, w której pomiędzy deweloperem a nabywcą jest zawierana umowa przedwstępna, ma miejsce w sytuacji, gdy nabywca nabywa lokal lub grunt zabudowany domem jednorodzinnym po tym, jak został już wybudowany budynek wielomieszkaniowy, który został przyjęty do użytkowania lub grunt, nieruchomość gruntowa została zabudowana budynkiem jednorodzinnym. I tutaj deweloper uzyskał już zaświadczenie wydane przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, lub też dla danego lokalu mieszkalnego zostało wydane zaświadczenie o jego samodzielności, co oznacza, że tak naprawdę deweloper nie jest zobowiązany do żadnego świadczenia budowlanego na rzecz kupującego. W przypadku, gdybyśmy mieli jeszcze do czynienia ze świadczeniem budowlanym, czyli nabywalibyśmy lokal mieszkalny lub grunt zabudowany domem jednorodzinnym na etapie budowy, to w takim wypadku będzie miała zastosowanie umowa deweloperska, ponieważ ona elementem umowy deweloperskiej jest świadczenie budowlane po stronie dewelopera. Jeżeli deweloper nie będzie już. Wykonywał tego świadczenia budowlanego, czyli będzie już zakończony ten etap budowy, to w takim wypadku lokale mieszkalne, czy też grunty zabudowane domem jednorodzinnym są oferowane do sprzedaży na podstawie umów rezerwacyjnych lub umów przedwstępnych. Umowy przedwstępne pomiędzy nabywcą a deweloperem są zawierane również wtedy, kiedy przedmiotem nabycia jest lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalny, czyli lokal użytkowy, usługowy, garażowy, miejsce postojowe w garażu podziemnym, czy nawet komórka lokatorska, w takim wypadku nabywca nie może zawrzeć z deweloperem umowy deweloperskiej, gdyż przedmiotem umowy deweloperskiej może być wyłącznie lokal mieszkalny lub e, grunt zabudowany domem jednorodzinnym. W przypadku zamiaru nabycia samodzielnego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, czyli np. o przeznaczeniu usługowym, możliwe jest zawarcie z deweloperem tylko umowy przedwstępnej. Często też w praktyce zdarza się taka sytuacja, kiedy strony zawierają umowę deweloperską, co do lokalu mieszkalnego oraz jednocześnie zawierają umowę przedwstępną co do nabycia komórki lokatorskiej lub e, na przykład miejsca postojowego w garażu podziemnym. I często też tutaj kupujący mają pewne obawy co do tego czy jest sens zawierać z deweloperem umowy przedwstępne, lub też co do tego, że taka umowa przedwstępna zapewnia im mniejszą ochronę niż gdyby zawierali z deweloperem umowę deweloperską. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że gdy budynek wielomieszkaniowy lub dom jednorodzinny zostały już wybudowane przez dewelopera, Zostało złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Budynek został przyjęty do użytkowania. To tak naprawdę ten kupujący nie jest już narażony na ryzyko przerwania z jakichkolwiek przyczyn realizacji inwestycji, np. z uwagi na pogorszenie się sytuacji finansowej dewelopera, z uwagi na jego upadłość, czy też wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Taki kupujący nie jest również narażony na niedokończenie tej inwestycji w terminie, czy też wadliwe wykonanie i niedopuszczenie do użytkowania budynku. W przypadku umów przedwstępnych zawieranych na rynku pierwotnym, zadatek, czy też zaliczka uiszczone przy podpisaniu umowy przedwstępnej mogą być. O wiele niższe niż transze, czy też e, pierwsza transza wpłacana przy umowie deweloperskiej. I nawet gdyby nie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej z winy nabywcy, to ewentualna strata tego zadatku, czy też zaliczki nie będzie stanowić dużego obciążenia finansowego. I przechodząc już do tego, w jaki sposób zabezpieczyć. Kupującego w sytuacji, w której po zawarciu umowy przedwstępnej będzie on występował do banku z wnioskiem o udzielenie kredytu hipotecznego na sfinansowanie nabycia nieruchomości, to warto podkreślić, że do umowy przedwstępnej możemy wpleść postanowienie, które w jakiś sposób będzie chronić tego nabywcę w sytuacji, gdyby uzyskał on negatywne. Decyzje kredytowe ze strony banków. I takie po przykładowe postanowienie mogłoby brzmieć w sposób następujący. Strony umowy zgodnie postanawiają, że w przypadku doręczenia stronie zobowiązanej do sprzedaży w terminie do 31 grudnia 2021 roku oświadczeń banku o odmowie udzielenia kredytu przez co najmniej trzy banki, część wpłaconej kwoty Tytułem zadatku nie będzie stanowiła zadatku, tylko zaliczkę, i w tej sytuacji strona zobowiązana do sprzedaży będzie zobowiązana do zwrotu w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia jej o doręczeniu powyższych oświadczeń banku, i ta kwota będzie zwracana na rachunek bankowy strony zobowiązanej do kupna, z którego dokonała uprzednio wpłaty zadatku. Bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez którąkolwiek ze stron o odstąpieniu od niniejszej umowy przedwstępnej. I takie postanowienie umowne, to jest przykładowe postanowienie umowne, można jej oczywiście rozbudować, daje nabywcy gwarancję, że w przypadku, gdyby nie uzyskał pozytywnej decyzji kredytowej po zawarciu umowy przedwstępnej i nie uzyskałby środków na zawarcie umowy przyrzeczonej. To w takim wypadku ten zadatek nie ulega zatrzymaniu przez dewelopera, umowa przedwstępna się rozwiązuje, a zadatek ulega zwrotowi w nominalnej wysokości. Co by było, gdyby w umowie przedwstępnej nie zostało zawarte takie postanowienie? A nabywca nie uzyskałby pozytywnej decyzji kredytowej i nie miałby środków na zawarcie umowy przyrzeczonej. W takim wypadku deweloper mógłby odstąpić od umowy przedwstępnej i zachować zadatek. Więc w tym wypadku nabywca, nie mając jeszcze przed zawarciem umowy przedwstępnej pozytywnej decyzji kredytowej, ryzykuje tym, że w przypadku, gdyby nie uzyskał tej pozytywnej decyzji kredytowej, to w takim wypadku ten zadatek jest zatrzymywany przez dewelopera i on nie podlega zwrotowi. Dlatego lepiej właśnie w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, czy to umowie zawieranej z deweloperem, czy to umowie dotyczącej sprzedaży nieruchomości na rynku wtórnym, zawrzeć właśnie takie postanowienie umowy, umowne, na podstawie którego ten zadatek będzie podlegał zwrotowi. Umowa przedstępna będzie rozwiązana w sytuacji, gdy nabywca nie uzyska pozytywnej decyzji kredytowej. I a propos y, wniosków o uzyskanie kredytu hipotecznego, to też zawsze warto pamiętać o tym, żeby upewnić się, w jakiej formie powinna być zawarta umowa przedwstępna, jeżeli y, składamy wniosek o, do, do konkretnego banku o udzielenie kredytu hipotecznego. Zdarzają się takie sytuacje, że niektóre banki wymagają, na przykład, aby umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości y, była zawarta w formie. Aktu notarialnego i dopiero taka umowa stanowi podstawę do tego, żeby wszcząć procedurę udzielenia kredytu hipotecznego. Dlatego czasami właśnie warto jeszcze przed zawarciem umowy przedwstępnej sprawdzić to, czy bank, do którego zamierzamy złożyć wniosek o udzielenie kredytu, nie wymaga, aby była ona zawarta w jakiejś formie szczególnej. I podsumowując już ten dzisiejszy odcinek, Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości musi wskazywać strony przyszłej transakcji nieruchomość, która będzie jej przedmiotem oraz cenę. To jest niezbędne minimum, które w wielu przypadkach może okazać się niewystarczające dla prawidłowego przygotowania. Procesu zawierania umowy przyrzeczonej i uregulowania relacji stron na etapie przedkontraktowym. Dlatego w zdecydowanej większości przypadków strony decydują się na zawarcie w umowie przedwstępnej szeregu innych postanowień, dotyczących między innymi zadatku czy też kar umownych. Natomiast forma umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości ma bezpośredni wpływ na prawną skuteczność tej umowy. I możliwość zabezpieczenia wynikających z niej roszczeń, oraz na sposób ewentualnej zmiany i rozwiązania tej umowy w przyszłości. Dlatego warto zapamiętać, że decyzja dotycząca sposobu zawarcia takiej umowy jest sprawą kluczową, i przy jej podejmowaniu strony nie powinny się kierować jedynie chęcią ograniczenia formalności czy zaoszczędzenia czasu i pieniędzy. Powinna być to decyzja podejmowana w sposób świadomy, z uwzględnieniem wszystkich prawnych skutków, jakie niesie za sobą zawarcie umowy przedwstępnej w określonej formie czy to w formie pisemnej, czy w formie aktu notarialnego. Jeżeli ten temat Cię zaciekawił, zapraszam do zadawania pytań i subskrybowania. Zapraszam Cię również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.prawnaposesja.pl. W zakładce podcasty znajdują się wszystkie dotychczasowe odcinki Prawnej Posesji. Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowinkami dotyczącymi prawa nieruchomości, zapraszam Cię do śledzenia naszych kont w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać ipsolegal oraz do dołączenia na Facebooku do grupy Prawna Posesja. Ja tymczasem dziękuję za dzisiejszy odcinek i już teraz zapraszam Cię na kolejny. Do usłyszenia w następnej Prawnej Posesji.